greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paperback. Paperback writer. Is that it? John Lennon twierdził, że piosenka Little Child powstała z myślą o Ringo Starze jako wokaliście. Ostatecznie zaśpiewał ją sam wspólnie z McCartneyem. Nagranie skończono we wrześniu 1963 roku, kiedy Wielką Brytanię zaczęło opanowywać szaleństwo, miesiąc później po raz pierwszy nazwany Beatlemanią. Oto wywiad z tego właśnie okresu. Jest ze mną Paul McCartney. W ciągu tego roku wasza popularność wzrosła do niewyobrażalnych rozmiarów. Co było decydującym powodem? Zabawne, że o to pytasz. Chyba koncert w Palladium, pokazywany przez telewizję. No i zaraz potem występ przed rodziną królewską. We had the Royal Variety Command Variety Performance. It's difficult to say. Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Chyba jednak koncert w obecności królowej matki. Od tego się zaczęło. Dorwały nas ogólnokrajowe dzienniki, dorwały też Ringo. Mnóstwo się działo, mnóstwo dziennikarzy się nami zajęło i zaczęto mówić o Beatlemanii. Greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paperback. Paperback writer. Is that it? Piosenka Long Tall Sally autorstwa Little Richarda to beatlesowska rekordzistka. Grali ją na koncertach już od roku 1957, jeszcze jako The Quarrymen, non-stop aż do ostatniej trasy w 66, kiedy skończyli tym właśnie utworem swój ostatni publiczny występ w San Francisco. 7 razy wykonali go w BBC, a oprócz wersji studyjnej na płytach wydali jeszcze koncertowe wykonania w hamburskim Star Clubie i w Hollywood Bowl. A Paul McCartney, jeszcze zanim dołączył do Beatlesów, śpiewał ją z bratem Mike'iem w konkursie młodych talentów. Podczas tego konkursu mąż mojej kuzynki wywołał na scenę mnie i brata. Mike był świeżo po wypadku na obozie harcerskim, gdzie zjeżdżając na linię złamał rękę. Jeszcze lizał rany i był biały jak ściana, co na scenie specjalnie nie pomagało. Ale daliśmy pierwszy występ w życiu, zaczynając od Bye Bye Love i kończąc na Long Tall Sally, którą potem przyszło mi śpiewać jeszcze wiele razy. I śpiewam do dziś.
greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paperback. Paperback writer. Is that it? Traffic Warden to angielskie określenie oznaczające umundurowaną panią wypisującą rachunki za parkowanie na ulicy. Kiedy Paul McCartney dowiedział się, że jej amerykański odpowiednik to Meat Mate, użył tego ładnie brzmiącego wyrażenia w utworze Lovely Rita. 20 lat po tym, jak utwór trafił na sierżanta Pieprza, niejaka Mita Davis, emerytowana parkingowa, obwieściła światu, że to ona jest inspiracją tytułowej Rity i że kiedyś wręczyła McCartneyowi mandat za złe parkowanie. O sesji nagraniowej piosenki opowiada Tony King, odpowiedzialny za promocję w beatlesowskiej firmie Apple. Pamiętam, że kiedy nagrywali Lovely Rita, były wielkie poszukiwania grzebieni i papieru, żeby uzyskać ten efekt przy ich pomocy. Wszyscy biegali po studiach za odpowiednim rodzajem grzebieni i odpowiedniej grubości papierem toaletowym, żeby zabrzmiało jak trzeba. A na to George Martin: cóż, nie jestem przekonany, czy papier toaletowy to właściwy wybór, czy nie ma czegoś cieńszego. Pośród tego szaleństwa książę Edynburga, jak go nazywaliśmy, spokojnie rozważa, czy papier toaletowy ma właściwą grubość. To było bardzo zabawne. John Lennon, absolutnie szalona i mająca wszystko gdzieś gwiazda rocka, powtarzający: chcę, żeby to brzmiało tak i tak. I George Martin stwierdzający: tak, myślę, że to jest do zrobienia. Greatest pop group in history, the Beatles. We wanted to do a Beach Boy type thing with the paperback. Paperback writer. Is that it? Kolejny rock'n'rollowy klasyk Little Richarda, Lucille, pochodzi z roku 1957. Beatlesi, wtedy jeszcze jako The Quarrymen, natychmiast zaczęli wykonywać utwór na koncertach. Pozostał w ich repertuarze przez następne 5 lat.
Za chwilę wersja radiowa z września roku 1963. Mam to zamówienie. To nie bardzo jest pocztówka, raczej plakat. Ma ponad pół metra. Co to mamy? Gorący i owocowy George, słodki i kudłaty Paul. Pisaliśmy już kilka razy, prosząc was ślicznie żuczki o piosenkę, ale dotąd nie mamy szczęścia. I zaczynamy uważać, że ten program to przewał. Oj, to nieprawda. Dlatego posłużyliśmy się tą pocztówką rozmiaru XL. Czy ktoś z was, najlepiej George albo Paul, zaśpiewałby cokolwiek, mogą być nawet myszki trzy, dla Ferg, Max, Lou, Martiego, Kisa, Boba i starego Burpa i nas wszystkich z klasy 5 H, Waltham Soul, Canty High? I wszyscy prosimy o Lucille. Thank you.